Witajcie, drodzy kochani. Ja chciałem powiedzieć kilka słów dzisiaj na temat myśli. Otóż może zacznę od myśli, że myśl jest ponad czasem i przestrzenią. Myśl dosięga planet, które są oddalone od nas o setki lat świetlnych. Po prostu szybkość myśli jest o wiele szybsza niż jakikolwiek pojazd kosmiczny. Dlatego właśnie chciałem powiedzieć Wam o sile myśli i oddziaływaniu naszych myśli na inne osoby i można oddziaływać w sensie pozytywnym, można oddziaływać w sensie pozytywnym. Przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że myśl jest tak szybka, że po prostu dociera w dalekie regiony w bardzo szybkim czasie. Są jogini, którzy siłą własnych myśli, siłą własnej jaźni przenoszą się z naszej planety na inne planety i się materializują w innym systemie planetarnym w ciągu kilku sekund. Jak to się dzieje? Po prostu są odpowiednie siddhi. Siddhi to są siły mistyczne, które posiada dana jednostka, dany jogin i dzięki tym siddhi, czyli tak zwanym siłom mistycznym, może przenieść się z naszej planety na inną planetę w ciągu kilku sekund. To jest właśnie to siddhi. Tak one po prostu funkcjonuje, tak ono funkcjonuje. Ja chciałem też skomentować, iż posiadam znajomego w Indiach, z joginem oczywiście, jest bardzo wyrzeczony, śpi praktycznie na ziemi cały czas. I ten pan może po prostu wyleczyć osobę, mimo że znajduje się w Polsce, a on się znajduje w Indiach, może po prostu wysłać energię leczniczą i wyleczyć na odległość daną jednostkę lub spowodować, że osoba się poczuła lepiej, że po prostu nie ma już tej choroby, którą miała. Są to po prostu jednostki bardzo specjalne i osoby, które tak naprawdę posiadają siły mistyczne, dzięki którym mogą oddziaływać na materię, mogą oddziaływać na inne osoby w sposób pozytywny. Ja dodam, że są również jogini negatywni, których trzeba się wystrzegać, po prostu mogą zmanipulować daną jednostkę i rozwalić jej totalnie życie. Dlatego polecam Wam asocjacje z joginami pozytywnymi, z ludźmi, którzy tak naprawdę są sprawdzeni przez Was, że są pozytywni, z guru czy z kobietami guru, które po prostu są przez Was sprawdzone, że są to osoby pozytywne, że są to osoby, które Wam nie zrobią krzywdy. Wówczas, jeżeli macie już zaufanie do danej osoby, możecie z taką osobą wymieniać pewne doświadczenia, pewne możecie rozmawiać, a jeżeli nie jesteście pewni co do pewnych osób, no nie polecam niestety, drodzy kochani, asocjacji z guru, którzy po prostu nie są przez Was sprawdzeni. Dlatego myślokształty mogą leczyć również na odległość. Jeżeli dana osoba jest w Nowym Jorku, a jogin, który leczy daną osobę, jest w Indiach, to nie ma jakiegoś limitu, że on nie może po prostu tej osoby uleczyć. On dzięki swoim siłom mistycznym wysyła energię, pewną mantrę, pewną jakby energię, która idzie w eterze, rozchodzi się i dochodzi do osoby, do której jest po prostu przeznaczona. Także nie ma w tym jakiegoś limitu. Po prostu możemy leczyć na odległość jakąkolwiek osobę, jeżeli dojdziemy do perfekcji i możemy spowodować, że stan danej osoby może się po prostu polepszyć dzięki pozytywnym myśleniu tylko, że tak jest, że od teraz tak jest. Myśląc tak, możemy po prostu tej danej osobie na platformie duchowej, czy na platformie materialnej, czy astralnej ewentualnie, możemy po prostu danej osobie pomóc. To w zależności od tego, jak się skoncentrujemy. Czy myślimy bardzo intensywnie, żeby pomóc tej osobie, czy myślimy tak, aby, tak ledwo, trochę, niedużo. Są też jednostki, które danym osobom też mogą zaszkodzić, tylko myśląc negatywnie o danej osobie, można bardzo wiele złego zrobić danej jednostce i bardzo zaszkodzić danej osobie. To proszę Was, drodzy kochani, wszystko istnieje tak naprawdę, to nie jest jakiś wymysł mój, czy to jest po prostu sprawdzone już przez wielu specjalistów w Indiach, nie tylko w Indiach, ale również są badania nad joginami robione w Związku Radzieckim od wielu, wielu lat już. Także te siły mistyczne tak naprawdę istnieją. Tak jak dany jogin pobudza swoje komórki, dzięki którym może lewitować, unosić się nad ziemią, tak samo istnieją również siły energetyczne naszego mózgu, które są wysyłane jakby nadajnik pewnych fal i mogą uleczyć daną osobę znajdującą się na drugim końcu świata.
Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest promiennikiem naturalnym, jest bardzo zdrowy. Na linku pod YouTube znajdziecie odnośnik naszej aukcji. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.